godzina 12:36, ja się chłodzę, tamten koleś pojechał, ale nie widziałem, żeby tędy przejeżdżał, więc tam dalej musi być jakiś przejazd, wjazd, chyba że przez las przejedzie i wyjedzie tędy, zobaczymy, ale mi się wydaje, że na tą miejscówkę jest tam jakiś inny wjazd. Nie zwróciłem uwagi po prostu, którędy wyjeżdżał, ale widzę, że go już nie ma. To sam jestem na całym łowisku, czyli na wodzie PZW, sam jeden, jak palec. Więc widzicie, sam jeden, jak palec, wędkuje dalej i zobaczymy, co jeszcze uda się złowić na tej wodzie. Więc machaj wędą. Ryby będą zanęty, jeszcze mam, zobaczcie, pod koszyk, już nie ładuję całego koszyka, połowę nabijam tak delikatnie, tylko aby mniej więcej zabić, a zanętę, którą mam pod metodę, zobaczcie, tyle mi zostało towaru, bardzo dużo, ale to pomrożę, bo to jest bardzo dobry towar, oraz pelety, zobaczcie. To wszystko tutaj trochę wsypałem peletu i zanęta z pieczywem fluo. A tu same pelety. I to oczywiście to wszystko zamrożę. Nie inaczej, jak mi zostanie, bo za kilka dni, czyli w poniedziałek najbliższy, dzisiaj wtorek, to praktycznie za tydzień zaczynam 2 tygodnie urlopu. I będą wyjazdy na grzyby, nawet jak ich nie będzie, to pójdę do lasu, jakiś film nakręcę, czy grzyby są, czy nie ma, dla moich wiernych fanów, którzy lubią moje leśne wyprawy. Oczywiście będzie w urlopie film z lasu, z ryb i jak znalazł, zanęta będzie odmrożona na wejściu. Ale to wszystko przed nami, więc jak zostanie zanęta, to nic się nie stanie i wędkujemy dalej. Sam jeden na tym zbiorniku i zobaczymy, co jak. Ok. Zrobię tak, jest godzina 12:55. Zrobimy inaczej niż dotychczas dzisiaj. Ściągnę Ringersa pomarańczowego, trochę skubnięty, może przez jakiegoś raczka czy coś. Skubnięty była cała. I założymy żółtego. Żółty kojarzy się z kukurydzą. Wędkarze tutaj łowią na kukurydzę. Więc założymy żółtą. Ok. Dołożymy towaru. I zdjąłem z klipa. Z klipa zdjąłem. Drodzy widzowie, z klipa ściągnęłem i rzucimy w inne miejsce niż dotychczas, co w punkt, czy w środek, czy trochę z boku po koszyku. To teraz zdjąłem z klipa i rzucę między te dwie miejscówki, co tam wydeptane, ławka wydeptane, to tam wędkarze siedzą, łowią na kukurydzę. I gdzieś tak, nie po drugi brzeg, ale gdzieś za połowę, pod tą ławkę, tam gdzie dzisiaj jeszcze nie wędkowałem i bez klipa. Bez klipa. Zobaczcie. Tam pod drugi brzeg. I tu postawię. I niech sobie stoi. To tak luźno. Może tam jakieś wskazanie będzie karp. Bo tam wędkarze łowią, nęcą na spławik. Może ryba tam podejdzie i skusi się na metodę, na żółte, żółtą przynętę, ale to zobaczymy. Więc tak mówię, ściągnąłem z klipa, zarzuciłem w miejsce całkiem inne niż dotychczas i zobaczymy, czy tam będzie jakieś branie. Więc drodzy Państwo, przerzucone tu, metoda na ślepo, gdzie bądź, chłodzimy się, browarek i cóż można chcieć, sam na łowisku jest pytkę. Jakieś rybki tam są, szału nie ma, ale jaka woda, takie ryby. Łowienie z marszu, jeszcze dzień, w samo południe, upał.
Więc drodzy Państwo, odpoczywamy dalej i Wasze zdrowie. Najlepszego. Wędkujemy i czekamy na kolejne branie i jakąś rybkę. Co tym razem? No ale takie nie za bardzo te branie. Coś niedużego. Nie za bardzo tak. O, jeszcze spadła. Za czym, czy przypon będzie? To jest najważniejsze. Czy będzie przypon? Bo już jeden dzisiaj poszedł. Jest, haczyk jest. Jest mała osiemnastka, więc zakładamy rybactwo i wędkujemy dalej. Ano, co zrobić? Takie ryby. Takie ryby. Odczepiamy za samą końcóweczkę. Zobaczcie. Zmierzymy. Od 50. Sześćdziesiąt cztery. Więc drodzy widzowie, nagranie się nie nagrało. Plik był uszkodzony. Bardzo mi przykro za tą sytuację. Sam jestem bardzo zdenerwowany, bo taki hol niedużej ryby, ale dał mi popalić i był wyśmienity, wyśmienity, fajny i byłoby co wspominać, oglądając hol tego niedużego karpia. Stało się, tak, stało się, cóż, ryba zaliczona, lecz bez holu, tak nieraz bywa. Powiem tylko, że odjazd był konkretny, pierwsze konkretne branie od rana na metodę, to aż podskoczyłem, kij wygięty i stoper gumowy, co jest tam, poszedł z 20 metrów. Holowałem rybę przez jakieś 15 minut i ciężko było, dlatego że chodziła na prawo, lewo. Nie chciałem jej wyrwać mojego haska, haczyka 14 z buzi, więc pomału musiałem rybę wymęczyć. Weszła w krzaki, ściągałem krzaka takiego z pół kilogramów, wyjąłem go na brzeg, łamałem. Tak, aby mi w przelotki nie weszedł, bo mi w przelotki weszedł ten półkilogramowy krzak, drzewo, takie krzaki, drobne krzaki półkilowe i musiałem złamać to, żeby mi nie weszło, tak jak powiedziałem wcześniej, w przelotki, a ryba była, chodziła luzem 15 metrów dalej, jeszcze na dodatek ten krętlik, który weszedł mi między przelotki, przelotkę szczytową i ani w prawo, ani w lewo i to jest coś po prostu fajnego, fajnego było, ale wyrwałem tą rybę, wyholowałem, udało się, no ale tak mówię, tak nieraz dużo filmów mi się nie nagrywa, przepada akurat w ten cały film, ten jeden plik był uszkodzony, więc holu ryby nie ma, ale ryba zaliczona. A więc nic innego zostało, jak Was serdecznie pozdrowić. Oglądajcie to dalej, bo tak to leciało. A ja szykuję się na kolejną wyprawę na ryby, narka. Zobaczcie. Mamy. 4,25, 4,23. To więc
dziękuję ci za walkę. Czwórka. Taka czwóreczka. 63. I taka czwóreczka z wody PZW. Zobaczcie. Skusiła się. Czyli tak jak chciałem, cel osiągnąłem. Cierpliwość popłaca. I tak to mniej więcej wygląda. Tak, z jakiej ty jesteś wody? Z PZW. Płyń rośni. Dzięki za walkę. Ale żyłka chyba do wymiany, tam jest 0,18. Gówna. Niech dojdzie, bo umęczyłem go trochę. Trzeba rybkę dotlenić. Baja, do następnego koleżko. Do następnego przyjacielu. I jest w pytkę, nie inaczej. Taktyka się sprawdziła, czyli z klipu po drugi brzeg, żółta, żółty cukiereczek, oznaka kukurydzy w miejsce, gdzie ludzie tutaj wędkują, nęcą. I jednak czasami warto pokombinować, aby rybę złowić. Jest bajecznie, nic dodać, nic ująć. Wędkujemy dalej, przerzucam zestawy. A ja teraz przerzucę. Z powrotem ta sama przynęta, ta sama śpiewka. No jak stoi. I obławiamy dalej tą miejscówkę. Czyli woda PZW, łowienie z marszu. I tak to pokazałem. Więc cierpliwość popłaca, łowiąc na takich zbiornikach. No, trzeba być cierpliwym i pokombinować. Dobra. Niech sobie tam stoi. Zakładamy, przerzucamy. Jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy widzowie. Bajecznie. Więc przerzucamy zestaw. Jakieś pociągnięcie było, ale nie zdążyłem. Wyssane. Dwie pinki. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. No. To jest branie. Może być do brzegu. Jest coś, ale niedużego. Niedużego. Branie do brzegu. Może być leż nieduży. Ale coś tam jest, tylko nie wiem co. Albo linek. Leszczyk. Tak jak mówię, branie do brzegu. Sami widzieliście, jak to mniej więcej wygląda.
A myślałem, że już jakiś karp drugi ładny, lecz niestety to tylko leszek, co ma wiecie gdzie meszek. Okej, baja i płyń po kogoś dorosłego, małolacie. Przerzucam i wędkuję dalej. Siedzi coś. Maluszek! Czyli drugi odjazd, coś jest, więc to musimy ściągnąć. Niestety. Taki los jest, że idziemy bagnem na broń, długa droga przed nami. Bagnet na broń, długa droga zielona przed nami. Czyli karpik. Ale ten maluszek. Tam jest maluszek. No ale cieszy woda PZW, to nie ma co, drodzy Państwo, marudzić. Więc maluszka. Mówiłem, że nieduży jak odjechał, ale te małe są właśnie tak waleczne. Czyli rybka zaliczona i taki kroczek, czyli po prostu, zobaczcie, wymiarowy kosz ma 40, jest 40, więc zwracamy mu wolność i jest baja. Płyń, rośnij. Byku, nie daj się złowić nikomu. Płyń po kość dorosłego, byczku, baja. Z gruntu na klasyka biorą te rybki, drodzy Państwo, ale cały czas widzicie, co się dzieje. Takie drzazgi. Po tym drugim karpiku rzuciłem jeszcze godzina 15:35, niedługo będę kończył. I jeszcze kilka rzutów, ale widzicie,
na klasyka drobny okoń. Ale przerzucamy jeszcze i chwilę powędkujemy i zobaczymy co i jak. Kolejne branie, myślałem, że kolega ściągnął. A tu kolejna rybka. Czyli po drugiej stronie jest spinningista. Myślałem, że zahaczył mi za zestaw, ale jednak coś jest. Niedużego, ale jest. Więc ściągamy. Może być leszczyk albo mały kroczek. Więc machaj, będą ryby, będą. Pyzuś. Nie inaczej. Co mamy? Coś niedużego, naprawdę niedużego. No ale zobaczymy, może być kroczek. Tamten był wymiarowy, 40. A ten jaki jest? Też karpik. Karpik. Nie inaczej. Nieduży, ale po co mam rwać mu buzię? Jak można go pomału wyholować? Więc podniesiemy go tylko. Po krętliku widzę, gdzie jest, mniej więcej. Jak sobie chodzi. To tylko trzymamy. Małe te karpie, takie silne są jeszcze z PZW, to wiecie, nie są grube, upasione, więc waleczne, nawet nie kute, jak to się mówi, nawet nie kute. Muszę go na prawą stronę przełożyć. Z tego względu, że nie widzę odblask od słońca. Malutki kroczek. No ale po co mam mu wyrwać to buzię? Ach. Szybciej cię wyciągnę, szybciej cię wypuszczę, mniej cię morduję, jak to się mówi. A ty swoje, byku, walczy o życie z PZW, to wiecie. Nie kuty może był. Teraz wóz albo przewóz. Ryba zaliczona. Czyli drugi. Nic dodać. Nic ująć. Do kosza. Wymiarowy. Dobra 40. Zobaczcie po koszu. Dobra 40. A już był kuty.
No jeszcze odpiął się, więc dobra, 43. Baja, koleżko, baja. Baja, ale idź po kość dorosłego. Płyń, nie daj się złowić. I rośnij. Baja. Szarpie. No, czekam, czekam, czekamy. No, 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 no. No. To nie karp. Czekamy, czekamy. Jakieś zainteresowanie było. Może być leszczyk, tak. W pierwszym przypadku karp to od razu góra by było. Na czuja. Poszło jednak do góry. Może być kroczek. Może być kroczek. Może być czwarty karpik, nieduży. Ale to zobaczymy. Więc wejdę. Zobaczmy, co tym razem. Kroczek będzie chyba. No. Kroczek. Nie inaczej. No ale łowi się to, co bierze. Woda PZW. To tylko tyle, że cieszy. Pomalutku, powolutku. Widzę już stoper. To już karpik będzie 40 cm niżej. Znów idzie w tą stronę, że go nie widzę. Muszę go na prawą stronę go przełożyć. Więc trzymamy, popuszczę trochę w razie zrywu. I mamy czwartego karpika. O, odpiął się, widzicie? Wypiął się. Dlatego nie mogłem szarżować z nim za bardzo. Dostawię tylko do kosza. Czy jest 40, nawet ponad. Zobaczcie. Wystaje z ponad kosza. To jest dobra 40. Więc baja. Czyli czwarty wymiarowy i płyń byczku, płyń. Kuty był? Nie był kuty. Widzicie, czyściutki. Baja, a więc czwarty zaliczony. I przerzucamy jeszcze zestaw. A no, takie ryby na klasyka, nic dodać, nic ująć. Się bawi, pociągnęło by raza konkretnie, pociągnęło, opadło,
kaczek nie ma, spiningisty żadnego nie ma, do brania leszczyka, jakiegoś podleszczyka. Karp to od razu jedzie i wygięcie, tak, tamte trzy. A więc czekamy, wędkujemy jeszcze, godzina 16:16. Więc niedługo będę kończył naprawdę, bo już mam dosyć tego wędkowania. I tak to mniej więcej leciało, więc jeszcze troszkę. Zanęta jedna się skończyła. Kukurydzę zamrożę, będzie do nęcenia. Do klasyka dużo okoni małych się skończyła. Jak widzicie, to tylko została mi do metody, którą zamrożę. Zobaczcie, ile mi towaru zostało. To oczywiście zamrożę i będzie na wejściu przy następnym wędkowaniu. A na tą chwilę jeszcze obserwujemy i niedługo będziemy kończyć. Więc klasyka pomału już ściągnę. Nie będę zakładał nowego przyponu. Starczy. Skupię się jeszcze przez jakieś pół godziny na metodzie, a klasykowi już podziękujemy, bo bardzo dużo było ryb, ale wszystko takie drobne, małe okonie. Zobaczcie, jak moja żyłka wygląda. Przyponówka 0,10, jak wygląda. Zobaczcie, jak skręcona. Zobaczcie, jak to wygląda. Poskręcana cała. Więc podziękujemy. Przypon do pudełka i ściągam przynajmniej tą wędkę i pomału będę ogarniał się już tak na powrót do domu. Oddaj cukiereczka, byku, oddaj cukiereczka, byku. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem to na filmie, czyli łowienie z marszu, nowa woda, nowe wyzwania, nic dodać, nic ująć. Jeśli się podobało, łapka w górę, tak będę wiedział, czy to w dobrą stronę idzie. I łapki motywują, bo bardzo sporo jest wyświetleń, a mało łapek. To zdecydujcie się, czy w górę, czy w dół. Jak komuś się nie podoba, w dół nie szkodzi, trudno, ale taka łapka w górę motywuje, pójdzie to dalej w świat. I tak to leciało, czyli woda PZW, nie inaczej. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema Pyza, jedziemy na Kielce. Cześć! Na zakończenie prawdopodobnie piąty, bo 1,63 i 3 po 42 to jest piąty. Ale nie wiem jaki duży, ale siedzi, więc ja już wszystko popakowałem, krzesło suszę, ale wchodzimy jeszcze po tego piątego.
spad. Piąty spad. Więc jedziemy już na Kielce. Cześć!